Jaki to instrument, ja tutaj nie jestem pewien, ale to. Flat? Flat, jakieś denty, prawda? No właśnie, nie chcę, nie chcę Flat, tutaj, no. nie jesteśmy, tutaj, nie chciałem tutaj gafy. Nie jesteśmy specjalistami od fletów. Ja na przykład jestem najlepszym przykładem na to, że ja w... nigdy w życiu nie słuchałem Kanye Westa. Bruno Mars miał był też typowany na nowego Michaela Jacksona, tak. natomiast weekendowi się udało. Pomijmy tą całą dyskusję na temat tego, czy coś jeszcze może być klasyczne, ale zakładamy, że może. Wydaje mi się, że Malik. Malik? Mhm. Siemanko wszystkim z tej strony Pat Daily Grind dzisiaj kolejny luźny film, w którym poruszymy sobie zagadnienie klasyków, klasycznych albumów rapowych i rozłożymy na czynniki pierwsze dwie kwestie. Po pierwsze, z ostatniej dekady wyciągniemy sobie kilka sztuk, tak zakładaliśmy po pięć roboczo polskich albumów rapowych, które są klasyczne i zagranicznych które są klasyczne, no, postaram się też to podeprzeć jakimś argumentem. Natomiast e, zastanowimy się również, czy w przeciągu kolejnych pięciu lat, żeby nie iść w dekadę, e, zastanowimy się, czy w polskim i zagranicznym rapie jesteśmy w stanie doświadczyć, jeszcze, czy jeszcze jesteśmy w stanie doświadczyć klasycznego e, albumu rapowego. No, ta odpowiedź nie jest oczywista. Jest e, oczywiście ze mną e, Marek. E, zapomniałem, przepraszam najmocniej. <laughs> e, więc e, zaczynamy. E, te klamry czasowe, które sobie nałożyliśmy, to była dekada wstecz. Tak mm. sobie, tak, tak umownie, tak. Umówiliśmy się do 2000 od 2015, a, tak? A nie 10? Ja mam 2015, ale no to dobrze, no to... 10, wiesz co, bo doszedłem też do wniosku, tak mi się wydaje, że ciekawie jest podsumować całą dekadę, bo ta lata 20, no niby połowa już, prawda, lada moment, no ale jednak mimo wszystko ciężko wysnuć klasyk. Natomiast tamta dekada ładnie się zamknęła. Ja w ogóle uważam, i to też jest... Y Ciekawy wniosek. Interesujące jest, czy ty się ze mną zgodzisz i nasi widzowie. W mojej ocenie dekada między rokiem 2010 a 2020 była o wiele ciekawsza niż ta między 2000 a 2010 w światowym rapie. Bo o 90-tych latach to wiadomo, że jestem 90 To, e, bardzo, lover. Ciekawe, to no? bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe. Kurde, na pewno dużo przełomowych projektów, ale między 2000 a 2010 czy że znalazłoby się drugie tyle. Yy, które. Yy, no ja, taka, jest, taka jest moja opinia. Dla, no mnie, okay. dla mnie, i to wie, zdaję sobie sprawę, że może być kontrowersyjna, zaskakująca, ale konsultowałem to z paroma znajomymi, którzy znają się na rapie. Jest to wniosek, o który można się pokusić, i ja to niniejszym robię, dlatego też yy, ten research nasz. No, z, z, Zahaczyłem również o początek o, o, o przed, przed. Czyli 2010. Dobrze, dobrze. No będziemy mieli troszeczkę dłuższy okres, a nie musimy się za, za, Ale zamykać. Ale co pamiętam, tylko chyba kilka na styk. kilka sztuk. Generalnie. Zacznijmy sobie, sobie może od zagranicznych albumów ze względu na to, że są e, może mniej atrakcyjne dla polskiego zjadacza chleba i polskiego słuchacza. A dobrze, jeszcze może. może bo ja sobie dzisiaj próbowałem znaleźć jakąś taką. W miarę elastyczną e, definicję klasyka, e, tego dla, dlaczego tak naprawdę okraszamy mianem kla, klasycz, klasyka jakąś płytę. No i taka najprostsza definicja, no to nie wiem, no projekt, który jest spójny od początku do końca, który mimo upływu lat pozostaje dobrze przyjęty, dobra muzyka zawsze jest. E, Tło, przepraszam, podnosi poprzeczkę, jest samodzielny, ma treść i smak i udoskonala i uzupełnia twoje życie. No to jest takie. To jest takie trochę z dupy, natomiast no, na pewno długowieczność. Ale, ale dlaczego uzupełnia życie? Tak, to ja by, to może brzmi niefortunnie to, to, to zdanie, już... ale mniej więcej czujemy o co chodzi. Staje się santrakiem ja... do twojego życia. Trochę tak, tak, ale zastanawiałem się nad tym sentymentem, bo ten sentyment mam wrażenie, że może nam czasem zaburzać percepcję. Na, na, na pewno tak jest. I wiesz o co chodzi? Ja mam też tak, że. Starałem się tutaj być, pozbyć się jakichkolwiek sentymentów względem wszystkich albumów, które znalazły się na tej liście, i postarałem się tak tutaj powybierać właśnie te aspekty, które w całości tworzą album klasyczny. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to się udało. A jesteś skłonny do takich ocen, że na przykład płyta, która tobie się nie podoba, ale wiesz, że jest klasykiem. Tak, absolutnie tak. Hmm. Czyli, tak, czyli to, obiektywnie znajdziesz tak. wszystko. Absolutnie, starą. bo to też jest hmm. chyba te, kwestia właśnie gustu. Nie już jako słuchacz dojrzały, masz wykształcony jakiś gust, to, że coś ci się nie podoba. Ja. Ja na przykład jestem najlepszym przykładem na to że ja w, nigdy w życiu nie słuchałem Kanie Westa, hmm. ale absolutnie rozumiem jego geniusz i szanuję, i rozumiem też dorobek i szanuję dorobek, ale nie jestem słuchaczem. Świetny przykład. Ja na przykład jestem, mimo wszystko, i mam świadomość tego, że często te kontrowersje i też. Różnorodność i często trudna forma przyswajalna jego kolejnych e, płyt może być takim przykładem na to, o co Ciebie zapytałem. Czyli komuś się może to nie podobać, ale mieć e, właśnie szacunek ze względu na wa walory artystyczne, mimo że już nie trafiają w jego gust. I dlatego też chciałem kolejne takie pytanie pomocnicze, czyli skoro nie sentymenty, to co? To wyniki sprzedaży, skala zjawiska powiem Ci, że jak sobie zbierałem poszczególne albumy z y, tych wszystkich lat to jak się pojawiały pewne tytuły to było takie OK, to mm. jest to, to jest to, nie wiem co to tak naprawdę chyba wszystko naraz. Mm. Wiadomo, że y, nie tylko liczby, bo... Jasne, Licz, liczby też stanowią o popularności danego albumu, artysty chociażby, aczkolwiek wcale nie uważam, żeby zespół Toto był najlepszym zespołem na świecie, ci od Afryka. No, bla bla bla. Możemy tak gadać. Dlaczego no, li... wybrałeś toto nie akurat? Wiem, Mają tak jakieś rekordowe sprzedaż? Nie wiem, przypuszczam, że tak. Al, albo są one, one hit wonderami, natomiast, no tak nie wiem, to mi wleciało do głowy. Okay. Aczkolwiek, no liczby na pewno, ale nie wiem, no po prostu jest. To wszystko w tym albumie zebrane na tyle, że, że siedzi. A myślę, że jeżeli tyczy się. Teraz rozmawiamy oczywiście o rapie, albumach rapowych. Myślę, że jednak treść, myślę, że jednak te linijki nie mogą być banalne, nie mogą być takie, że. Wiesz, ja też jestem fanem Lil Jona, jestem fanem kranku i tych bzdur z 2000 hmm. lat, ale. Okej, okay, teraz mnie to nie robi, nie? W sensie to było fajne na imprezie. To na przykład to można na imprezie słuchać, ale nie posłuchasz z tego w samochodzie, bo szalejesz. No to ty, no bardziej bardziej nie można. mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Dobra, yy... bo, bo, ja, bo ja mam, wiesz, typów. od 2015 i tak naprawdę nie mam top 5, ale mógłbym nie, no teraz jasno. trochę szyć. Ale ja też mam chyba powyżej. Ja tak powiedziałem z tym 10, bo tam. Tak ja naprawdę, bym trochę poszł, patrzę... wiesz, bo, bo ja, akurat tak się złożyło i zastanawiam się, czy jak jest u ciebie, jak będziemy schodzić trochę niżej, bo mnie od 2015 roku. Sukcesywnie w górę zaczęło brakować albumów. Także w 2015 się. miałem już pięć sztuk, które byłem w stanie wymienić. Ja może je wymienię i powiem, którą z tego, z tego roku bym uznał za klasyczną. Chociaż trochę mi się serce będzie łamać, bo był Future Dirty Sprite 2, mm. który jest dla mnie absolutnym klasykiem trapowym, ale jest też trawisko od Rodeo, i tutaj niestety, jakbym miał wybrać, no to jednak to Rodeo jest. Yy... No, trochę bardziej przełamało i jest większym klasykiem jeżeli możemy też rozmawiać no future na pewno jest też na mojej liście ale ja tak właśnie jak zwykle trochę przekornie może niekoniecznie dirty sprite 2 bardzo mi się podobało to podwójne wydawnictwo Future Hendrix no tak ale który to był rok to w... no to w w było w ramach dekady no tak no dekady na pewno ale to był już, 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 już 17 już OK. Chyba. 17 18 Mam, to, i to jest 2015, więc ja bym z 2015 wybrał rodeo jednak. Chociaż mm -hmm. no mówię, no ten Dirty Sprite jest dla mnie symbolem trapowej muzyki, takim no, z najwyższej półki. No, na pewno to jest top 3 trapowe ever. 2016 z kolei to, no, to jest The Life of, uh, of Pablo of Pablo Kanye, of Kanye West, Westa. absolutnie. M mógłbym się też zastanowić, czy Young Thug Jeffrey nie jest też takim klasycznym albumem. No i Schoolboy Q, blank, blank Face, LP też mi się wydaje, że mógłby być klasycznym. 2017 natomiast, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, chociaż mam dwie pozycje równie mocne, bo jest Kenny Lamar Dame, mhm. e, ale są też Migosi Culture. Jeżeli miałbym wybierać, to, to, to Migosi tutaj. O, migosi też są na mojej i to wysoko. I to jest w ogóle ciekawe zjawisko z tego względu, że wiesz co, ja też myśląc o tym temacie, patrząc na ten temat, zauważyłem jedną rzecz. I, i być może z tego wynika to, o czym mówisz, że po, go, po roku, po godzinie, po, po roku 2016 coraz trudniej wytypować to, o czym powiedziałeś wcześniej. Album jako całość, defi, z defi, z, w ramach tej definicji, mhm. o której mówiliśmy. No bo, bo ta, przyszedł, ta czas, ma... przyszedł czas, przyszedł czas singli. dokładnie, też o tym I, dlatego, I dlatego to się nam rozmywa. I właśnie przykład migosów i płyty Culture jest tego świetnym, świetnym przykładem, że tak naprawdę te single, które powychodziły są fajne, spójne i mogłyby tworzyć, tworzą pewnego rodzaju całość, ale gubi się to, traci mhm. się to słuchając całego albumu. Pozostaje pewnego rodzaju zawód i One jakoś lepiej smakują. Może nawet nie że z klipem, bo wiadomo, że klipy też pobudzają fantazję, I no to też trzeba mieć rozróżnienie, że, 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 że muzyka z klipem to często jest coś innego niż sama mhm. muzyka. Tak. Ale w przypadku płyty Culture, tak mi się wydaje, to, to, to widzę najbardziej. Wydaje się to być dla mnie takim jaskrawym przykładem, i być może z tego względu rzeczywiście dla mnie również po tym czasie, zresztą w ogóle już w tej drugiej połowie dekady i w czasach dzisiejszych coraz trudniej wybrać cały album, bo twórczość kojarzy mi się z singlami. Mhm. No to się zgadza. Mam jeden wyjątek. I tak mi się wydaje, że to jest trochę odstępstwo od normy. W 2018-2018 no Astroworld Travisa Scotta mhm. jest jednym z bardziej kompletnych albumów, uważam, jeżeli chodzi właśnie o koncepcję. Zgadza się. I więc, no, to, Ale to jest takie ustępstwo. Natomiast im dalej tym tym yy, tym gorzej no i ja tak naprawdę dotarłem tylko do 2022 i po kolei 2019 miałem Popsmoka Pop hmm. e, mitu później 2020 middeł 2 i i tak no oczywiście ten ostatni pośmiertny album Smoke'a też już jest klasykiem myślę że troszkę naciągniętym jednak aczkolwiek no jest e, a Ostatnie wydawnictwo, które gdzieś na siłę mógłbym upchnąć jako klasyk, to wydaje mi się, że Herlos y, Drake i One Savage. Chociaż też mi się z... jakby na siłę. Bo wiesz co? Bo jest tak, jak się powiedziałem. Trudno jest jeszcze świeże w miarę albumy. Y y y Ustawiać Dokładnie. W, one nie statusu klasyku. One nie miały prawa przejść próby czasu jeszcze mm. w żaden sposób. Właśnie nie, wiem, nie wiemy, jak, jak, no. jak, jak, jak nam będą, będą brzmiały parę lat później. I to na tym polega ten problem. Dlatego mm -hmm. też, tak jak ci powiedziałem, gdzieś tam moje typy skupiły się w poprzedniej dekadzie, no w jej, w jej drugiej pośrodku i drugiej mm -hmm. połowie. No to jestem ciekawy. Bo, e... bo uważam, właśnie mo, można by taką śmiałą teorię teraz wysnuć, że płyta powinna odleżeć przynajmniej 5 lat, żeby móc o nim w jakikolwiek sposób, żeby móc stwierdzić, czy jest klaskiem, czy nie. Zgadza się. Natomiast u mnie tak. Future na pewno i tutaj też, też zaistniała przy okazji tej płyty Future Hendrix też, też zaistniał ten efekt, że chociaż one są jako całe, są bardzo interesujące. Są, 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 są spójne i da się, da się ich, fajnie się ich słucha. Mhm. Natomiast są no, tam parę takich singli, które są klasykami. Ja przypomnę, że tam była po raz pierwszy w historii muzyki rozrywkowej zastosowany taki manewr na sprzedaż, Gdyż to jest podwójny album, który został wydany pojedynczo, Hendrix? tydzień po tygodniu. I płyta Future Hendrix, która jest tak naprawdę jedną płytą, ale dwiema płytami, sprawiła, że Future był pierwszym wykonawcą, który tydzień po tygodniu miał z dwoma różnymi wydawnictwami pierwsze miejsce na billboardzie. Wow. Także to też jest ten element y, kulturowy, który sprawił, no okay. że ja wybrałem właśnie tą płytę. No i poza tym y, mask off z tym, y, z to, z, z tym słynnym y, motywem. Jaki to instrument, ja tutaj nie jestem pewien, ale to. Flat? Flat, denty, prawda? No właśnie, nie chcę, nie chcę flat, tutaj, no. nie nie jesteśmy, tutaj, nie chciałem spełnić tutaj gawy. Nie jesteśmy specjalistami od flatów. <grym> no nie i nie był wiemy, taki ciekawy poprzecni. challenge, gdzie ta, melodia, gdzie ta melodia była odgrywana przez, y, 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 przez innych muzyków na różnych mm. instrumentach, no zrobiło to duże wrażenie, dlatego wybrałem właśnie ten album. Mm -hmm. Także nie tylko przez samą muzykę, gdzie na pewno muzyka tu miała znaczenie, ale też cała też cała. Czy w ogóle a propos Futura, to Future... Eee, nie, nie jest takim. Future jest. Ja, jakby głos Futura jest jak instrument. Mm. Jego się po prostu dobrze słucha. I każdy jego album mm, potrafi cię nastroić klimatycznie, także tak sobie możesz przez to przelecieć. Future stał się przyszłością, nawiązując do swojego Totalnie. do swojego pseudonimu, i naprawdę, no. Myślę, że ta druga połowa dekady yy, poprzedniej no, był naprawdę na szczycie, była należała do niego w dużym względzie, wyznaczył trendy. Mocno i, i dużo ludzi za tym, dużo, dużo wykonawców za tym poszło. Nurt amerykański ogólnie i kanadyjski, bo to też jest bardzo ważne, że Kanada, nam Toronto nam się właśnie w poprzedniej dekadzie mocno, ta, mocno zaznaczyło, absolutnie. czego się być może niewielu spodziewało. Dlatego, dlatego z tego względu, właśnie z względu na Toronto i to, co tam się zaczęło dziać, jak bardzo zaznaczyło się na mapie światowej muzyki rozrywkowej, wybrałem płytę The Weekend Starboy. Okej. Okay która być może nie jest rapowa, mhm. ale na pewno, wiesz, jakby, no kojarzy się on z tym nurtem, to jest ta. Mm... Takie nowe zjawisko, ja to widzę, że bo rap za szedł zawsze blisko i to jest jakby nowa odsłona tego. No i ogromnym kręgiem się odbiło, ogromnym echem na całą popkulturę, bo wiadomo, że jest to no, już nie kojarzone zupełnie z hip-hopowym towarzystwem wykonawca mhm. i też raperem nie jest, ale ja bym dla mnie to jest klasyk, jeżeli chodzi o Starboy na pewno, chociaż mm. no, Weekend. Ja jak, lubię tą płytę akurat, Jak wjechał tą, tą, tą to drugą. też no, wszystko co wypuszczał od razu stało się Zjawiskiem. Mm. A ja tak szczerze powiedziawszy, jak pierwszy raz usłyszałem do Weekend'a, to byłem przekonany, że lada moment nastąpi jakiś lincz za profanację, jakby wiesz, twórczości Michaela Jacksona. Mm. Bo on brzmiał bardzo podobnie. Nie wiem, czy to jest tylko mo moje jakieś skojarzenie, mm. ale no dla mnie The Weeknd był po prostu nowym Michaelem Jacksonem. Byłem przekonany, że ten chłop zniknie. No kilku, by kilku. Bruno Mars miał był też typowany na nowego Michaela Jacksona, tak. natomiast weekendowi się udało. Myślę, że tutaj przykład właśnie, i dlatego możemy mówić o klasyku. Tak mi się no na pewno. No to lecimy dalej, bo jestem ciekawy co tam. No jest. culture migosów, które, które już omówiliśmy. Tak absolutnie. Jeżeli o... No jeżeli chodzi o stany, to na pewno i tutaj mamy dylemat, ale na pewno trylogia Ace Rocky. Mhm. Wszystkie trzy płyty, z czego ta ostatnia, na której jest single, żeby właśnie, żeby mi się nie pomyliły, ostatnia bo tam jest testing. zawsze testing. Znaczy testing, który już jest właśnie ta poza trylogią. Ta, ta poza, poza tą trylogią, okay. prawda? Chodzi mi o At Long List Asap to z 2015 hmm, właśnie 2015, roku. No. Jest ona o tyle symboliczna, że jest bardzo muzyczna. Mm. on już ze swoją pozycją, gdzie wiemy o tym, że gdzieś tam w pewnym momencie zasiadł na tronie Nowego Jorku i był tą osobą, która znowu sprawiła, że uwaga słuchaczy muzyki rap znowu skoncentrowała się na Nowym Jorku. On odszedł od tych różnego rodzaju eksperymentów wpływów muzycznych z innych części stanów i w ogóle muzyki i w ogóle rapu na bardzo muzyczną płytę, gdzie jest bardzo dużo instrumentów tak. i i, I podnosi to zdecydowanie poziom wy wykonawczy i artystyczny rapu, właśnie tą płytą. Gdzie mm -hmm. kontrowersyjny, kontrowersyjny singiel, tak naprawdę Love Sex Dreams, czyli LSD, to był prawdopodobnie pierwszy singiel, nie jest w ogóle rapowym utworem, mm -hmm. ale też o, kojarzy mi się na przykład z takim manewrem jak Mose prawda, który na pewno też jest ikoną no, jeszcze wcześniejszej mm -hmm. dekady, jeszcze wcześniejszych, dwóch, dwie, dwie dekady wcześniej, jak miał taki singiel Umi Says też swojej pierwszej da. solowej płyty. To tak mi się skojarzyło, to, że to też jest pewnego rodzaju ciekawy zabieg na otworzenie słuchaczom hip-hopu głowy na muzykę jako taką. A jak wiemy, wielu wykonawców zwraca na to uwagę i często w swoich klasycznych albumach wspominają o płci chociażby The Fugees. Która właśnie mhm. bardzo muzyczna jest. I Jarecki i Berka tak wspomniał i też Aha. kiedyś Żabson. Pamiętam kiedy z nim jeszcze parę lat temu rozmawiałem. Tak szczerze, myślałem dzisiaj o twórczości Żabsona właśnie w, w kontekście tego, mhm. ty, ty, tych klasycznych krążków i, i, i pomyślałem sobie może nie będę do końca zdradzał, ale no, dla mnie Rapson dla mnie jest tym gościem, który no, najbardziej się poświęcił dla polskiego rapu i, i dla największej ilości eksperymentów, które można było wykonać, żeby tak naprawdę coś tam, coś tam więcej do gara włożyć. Już przechodzimy nie. do Polski, czy jeszcze, czy jeszcze to, po Stanach? No py a nie, pytanie może, może, może już do Polski, bo tak możemy, naprawdę... Wiesz, no, możemy, możemy delikatnie przechodzić. No, zastanawiam się, jakie możesz mieć e, pozycje z Polski a z Pol I od którego roku masz? Też, też w tej dekadzie, też w tej No, powiedzmy, że 10, a właściwie od 13 z tego, co tak patrzę No to pi razy drzwi. Listę, no. No, to, to dawaj ty pierwszy, bo ja jestem ciekawy, ja mam różne dziwności. Hmm. Też mam sporą, powiem ci szczerze. Mam też trochę, mam też jeszcze, ale to właśnie, mam też za zagranicy i nie ze Stanów, ale mm -hmm. to może zostawimy sobie, może przejdźmy teraz do no. Polski. O, od czego by tu zacząć? Ostatni krzyk osiedla. Paluch. Paluchu, no. okay. To jest rewelacyjna płyta która jest y, spójna całościowo. Y, oczywiście ma ten y, słynny, ten singiel romantyczny Gdybyś Kiedyś, aczkolwiek mm -hmm. też bardzo mi się podoba w nim to, że jest y, rapowy utwór, rapowy, rapso rapowy love song, nie jest przesłodzony, nie jest mm. jakiś przesadnie cukierkowy. Rewelacja. Natomiast cała płyta jest świetna. Również oprawa graficzna bardzo mi się podoba. Ta złamana ławka, ta stara piłka. I wiele wskazuje na to, że rzeczywiście wtedy, kiedy ten album wychodził, a był to rok. 16? 16 nie wiem. 16 albo 17. Nie, 17. Konie, koniec 16. Okej, okay, bo ja, ja też, jak sprawdzałem dyskografię palca, to. E, jakby liczby mówiły co innego, że Czerwony Dywan i Złota Owca to tak, są top ja chciałem, albumy. ja chciałem do tego też nawiązać, bo one no. są stylistycznie y, 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 nawiązujące też do ostatniego Krzyku Osiedla, ale właśnie i to jest, to, to jest ten punkt, w którym chciałem to podkreślić. Również ta oprawa graficzna i przekaz, to ważne słowo, jakie jest na tym albumie, album na pewno przekaz ma, wiele wskazuje na to, że rzeczywiście był proroczy i to był ostatni Krzyk y, osiedla. Taki, os, taka Te, ostatnia ale ja podwórkowa też uważam... płyta, a potem mm -hmm. wchodzą właśnie czerwony dywan i złota owca, które Aha. są w tym, na tym samym poziomie, znaczy na tym samym, no, no, na solidnym poziomie, mm -hmm. jaki prezentuje Paluch, ale już właśnie tym krzykiem osiedla Ale ja nie też nie uważam, że są. to jest jeden z e, najlepszych albumów palucha, i też bym go umieścił na podium, jeżeli chodzi o klasyki. Dyskografii palca. No. No, mój ulubiony też prywatnie. Ja tu jednak y, względów y, y, sentymentalnych nie, nie odciąłem całkiem. To Uważam, że w ogóle podkreśla. oko jako numer, jako single z tym bitem Chrisa Carsona. E, jeden z najlepszych w ogóle numerów rapowych polskich. No even. i tam mamy dwa miażdżące single. Jeden, o którym już powiedziałem, mm -hmm. czyli gdybyś kiedyś. No i szaman. I szaman, no tak, tak, no szaman jest też absolutnym witem. No. ale mi oko się mega podoba jako h hitowo. Tak, z tym szamanem. Więc, no dobra, no... Myślę, I like że... to move it, move it w ogóle, to jest ten numer, nie? To jest Trzybamy ten motyw, ale zapytać. tak fajnie zrobiony, za... tak fajnie zapytać, zwolniony. kto to robił, kto to robił, Julas? Nie, 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 nie pamiętam. Nie. Dobra, no to może, może podpytamy. W każdym razie, dobra, no to lećmy dalej, co masz, co masz dalej? Polski? No, Mary z Polski. No. Polski. Nie, Mary z Polski nie mam, ale mam... Eliminati. Eliminati. 13 okay. rok. Mm -hmm. Rok 13. Też płyta, już klasyk. pomijając fakt, pomijając fakt, że dla Tedego prywatnie był to bardzo ważny album, aczkolwiek i dla mnie prywatnie z sentymentami się ogromnymi wiąże, natomiast jest to płyta niezwykle różnorodna, również pod tym względem jest, jest, jest bardzo wypośrodkowana. Czyli uważasz, że Eliminati klasyk yy, Tedego? Tak. Zastanawiałem tak. się bardzo, bardzo długo, yy, bo bo tedy był bardzo płodny właśnie po, znaczy tak naprawdę całą karierę, aczkolwiek później zaczęło się pojawiać tyle albumów, że one przestały w ogóle przyciągać moją uwagę. E, oczywiście po, poszczególne single gdzieś tam siadały, aczkolwiek no, ja nie wiem, może to zabrzmi źle, ale trochę się zatrzymałem na sporcie, jeżeli chodzi o Tedego. No więc właśnie. I przepraszam, i jeszcze uważam, że drug Okej, okay, ale to SMD MLF jest dużo wcześniej. To jest moja prywatnie ulubiona płyta, tak, bo jest tak, bardzo hip-hopowa tak, i tak, taka tak. klimaciarska. Mateo tam mhm. zmierzył. Tak. wtedy no, również. No wtedy tam ten rewelacyjny jak na Onara. Na końcu. Nie, nie był na końcu. Nie, na końcu, był gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam, ten, zamk zamknięty pysk się nazywał, zaraz tam chyba na, na, na pierwszej stronie, nie A pamiętam okay, czy wyszła sorry. kaseta, ale jak gdzieś tam mam taki jednak ten podział. Kaseta wyszła na pewno w reedycji, bo to też był reedytowany album. Tak, to jest mój prywatnie ulubiony, ale Eliminati jest jakby, no, taki najlepszy do polecenia jakbyś, jakbym chciał komuś przedstawić twórczość TDFA przez te 25 lat jego działalności. Mm -hmm. To jest świetnym, świetnie wypośrodkowany, świetnym takim Pigułką, można powiedzieć, tego, co, co potrafił i świetnie robił wcześniej, i tego, czego możemy się spodziewać na dalszym etapie twórczości. Okej. Okay. I co mamy dalej? Co masz jeszcze dalej? E, po. Dawaj, wejdźmy w 2015. Masz, e... masz, masz podatowane? Nie, Bo mam. Nie masz podatowane. Ja mam. To ja ci może. No to tak, dawaj, to, ja, to ja ci. Bo ja mam teraz takie. No. Bo ja mam wiesz, mam. A jeszcze mam jeden ważny. No dawaj. No to Który? E Ezoteryka. E Ezoteryka. Ezoteryka to. to nie, nie masz roku podanego? 17. Nie. Ezoteryka 15. Mm -hmm. Ezoteryka 15. Tak. Ufa, co tam I to było jest... stare na ezoteryce. Trip. Yy, przez antropeć parę Paris Hype. Okej, okay, to jest w sumie pierwsza taka, która go wjeba tak, tak. Dobra, możemy zacząć od tej strony. Tak. Okej, okay, czyli I... tak naprawdę album ezoteryka 2015 Kebo. Pierwszy, pierwszy ten impact taki tak jest. W mainstream. Mm. Album niezwykle przełomowy, ja też. Przepraszam, jeszcze eklektyka wcześniej, ale umówmy się, że ezoteryka była takim. jebnięciem, od którego wszystko się zaczęło. Ciężko, ciężko się jest wydaje, nie mówić. Bo... Ciężko jest mówić o dekadzie w polskim rapie poprzedniej, nie wspominając o Kłębie. Także to jest, nie to no, jest podstawowa kwestia. Któryś album na pewno jest, wiesz, na, jest takim ważnym. Ja uważam, że to jest ten. I, i na mm -hmm. mnie on zrobił ogromne wrażenie. I znowu patrzę przez pryzmat tego, co wnosi do, do całej kultury i do całego zjawiska. Otworzył m, bardzo, przetarł szlaki po raz kolejny, nie? Widziałem jego koncert w, w, z tą płytą na Hip Hop kempie właśnie wtedy w 2015 roku. I też sposób, w jaki on m, wyglądał na scenie jako artysta. I to się człowieku kojarzyło, wiesz, bardziej głupio nie zabrzmiało, z, z tym Lawinem z Maroon 5, wiesz. Okay. I ten, ten jeszcze, jeszcze miał troszeczkę inny wizerunek. Mm -hmm. I myślę, że to też było przełomowe, że wcale wiesz, no, jakby przełamywanie wizerunkowe, w którym poszedł jeszcze dalej. Ale pomijając to, również stylistycznie, sam fakt, że no właśnie, w wspomnianym utworze e, Trip mamy sample z, z Eurodisco. Świetny jest ten numer, świetny jest no, ten No, też numer. go bardzo lubię. I w ogóle teledysk ten, też. Chociaż, ten. chociaż jest taki tripowy mm -hmm. typowo, no to tak. idealnie pasuje do... Tak. Do, do tego utworu. Bit, jeden z najlepszych Ever też uważam. Bit robił teken. I utwór momentem. hype, który otwiera płytę mm -hmm. i od razu wiesz, że masz do czynienia z czymś Aha. mocnym. Nie? No tak, hype się dał zapamiętać jako taki, uważam, najbardziej przełomowy moment, y jeżeli chodzi o single, kłęby. I tak też uważam. był na tamten czas, brzmiał zupełnie inaczej i otwierał, otwierał drzwi. Okej, okay, to ja ci teraz rzucę czymś ciężkim z 2015 roku, ale zacznę jeszcze od Tako Hemingwaya, od Umowy o dzieło, bo uważam, że to jest jeden z albumów, e, który chyba został na dłużej, chociaż moglibyśmy teraz też się zastanawiać. To jest, to a... jest album, na którym jest kawałek, co on opisuje przystanki metra, tak? <laughs> nie wiem. Nie, bo jest niesamowita rzecz. Ja, ja nie na... jestem słuchaczem Tako Hemingwaya przede wszystkim, ale wiesz, He Taco Hemingwaya, mają kilka swoich ulubionych pozycji, w sensie najulubieńsze wydaje mi się, że jest Szprycer 2017 i Umowa o dzieło właśnie. Ale wydaje mi się, że Umowę o dzieło można by wpisać w, właśnie w kanon klasyka rapowego. Ja, ja po prostu nie mogę, nie, nie mogę się temu nadziwić, bo słuchałem tych pierwszych płyt Tako. I nie, nie rozumiałem za bardzo, czym się ludzie jarają, bo no, spoko były, ale nie aż tak, żeby, Właśnie, żeby, 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 żeby się nie zaczę... ekscytować. Od... Ale mhm. przychodzi taki moment pe, 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 pewien w jego twórczości, że, że naprawdę, że, że absolutnie rewelacja. Ale, ale że, już, że już nie mam co do tego wątpliwości, że jest świetny i Ale wracamy też trochę do tego punktu wyjścia, od którego zaczęliśmy rozmowę, że e, nie wszystko nam się musi podobać, co jest klasykiem, Oczywiście. bo my nie jesteśmy też odbiorcami każdy z nas sobie przyswaja taki rap, jaki, jaki mu pasuje, więc no ja też za taką Hemingwayem nie przepadam jako za raperem, ale też potrafię docenić... Nie, no ma, ma parę dobrych kawałków, które lubię. świetnym tekściarzem, ma... Tekściarzem ma, jest, ma jest wiesz, przede wszystkim, przede wszystkim albumy. Pewno, no. Koncept, koncept tak. albumy i to jest to, o czym tak się naprawdę, naprawdę dzisiaj tak, rozmawiamy. Nie słuchałem. Nie <laughs> słuchałeś. E, to polecam ci, bo to hmm. jest konceptualny album hmm. i na przykład no jeżeli mówimy o tym, że album jakby jest spójny, no to jest mega spójny. Album jeden z najbardziej spójnych. Znaczy, no z nie słuchamy w całości, okay. utwory, utwory. No słuchałem. to teraz jeszcze przeatakujemy 2015 rok i kontrowersja trochę z mojej strony. Gang Albanii królowie życia. O, mocne, <noise> mocne. Ja uważam, że absolutny klasyk. Trochę treszowy, trochę. P pytanie, ale jak już poleciałem z weekendem, to ja bym poleciał jeszcze właśnie totalnie po bandzie w inną stronę. No, zupełnie inną, no. Disco wiesz, rap. Yy, pff, ale wiesz, w... co, kurde, to jest w ogóle. Tam są no. bardzo dobre rapowe momenty, nie? Na przykład ja bardzo lubię ten utwór Napad na Bank, bawi mnie przeogromnie. Myślę, że taka była jego, takie było jego założenie ja i myślę, się że tam udało. nie było założeń? Ja, znaczy, dobra, no, ja znam no, słuchaj, no, chyba... genezę powstania albumu w tydzień. I to jest fakt, faktem. Tydzień oni to lepili. Ten, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy nie, ale ten album nie jest zmiksowany nawet. Ten, który wyszedł do sprzedaży. Tam się nic nie wydarzyło. To po prostu był napad na bank, nie? <laughs> Ewidentnie. W sensie pykło albo nie pykło. Pykło by albo nie pykło, no i pykło. I to pykło tak drastycznie. Także jeżeli mielibyśmy. Pamiętasz, co się działo w Polsce wtedy. Mm, tak. Nie wiem, czy. Inny artysta. Mimo już byłem we Francji. No, ale mniej więcej śledziłeś. Tak, nie tak, wiem, czy tak. jakikolwiek inny artysta byłby w stanie zagrać koncert na Skype'ie, przez Skype'a, na, telebim, na Telebimie czy na Chujwie czym, bo na różnych przyrządach był popek wyświetlany i to, co on tam. On, to jakby nie był występ artystyczny, to było zawodzenie, granie na gitarze, walenie w kino i tak dalej, i tak dalej, ale to, był, to było jakby całościowo. To był taki produkt niesamowity, który się już nigdy nie powtórzył moim zdaniem. No ale I moment, nie bo czekaj, bo czy, czy rozmawiamy, bo to też jest o ważna wszystkim. kwestia, bo jeżeli rozmawiamy o całym, no tak. Fenomen gangu Albanii, ale też album jako album, w którym jest nasinglowane czy właśnie, czy muzyce, tyle no. rzeczy, tyle numerów, które dzisiaj mnie obudzisz stary... Jak każdy numer ci za, zaśpiewam. Ale Mimo wiesz, tego, że nie jestem słuchaj, fanem, nie. Ale posłuchaj, ale to jest ja kiedyś w jednym, w jednym filmie dokumentalnym o zespole Tila, który bardzo lubię. Słyszałem takie hasło: jak siedzą i kombinują nad jakimś nowym utworem, i muniek mówi ty. Fajne, to jest bo wchodzi w banie, nie? Ale wiesz, że Disco Polo też wchodzi w banie, słysz, jako kontrargument, yeah, nie? Czyli, czyli nas, czy no to był ten... Disco Polo, no jakby gangal bani to było rapowe no, disco to polo. No to właśnie, no to jeżeli jeżeli wiesz, no, to że wchodzi w banie, no to wiesz, no tak, no co, co, co za noc? Co ci pierwsze przychodzi do ale, głowy? Ale wiesz, nad też, głową to też jest no... Gwizda z, nad z, głową z jednej strony, no. ale z drugiej strony wiesz, gdyby to się skończyło na jednym singlu, a ten album był naszpikowany numerami które wykręciły niesamowite liczby. No to prawda, wiesz, to prawda. I no jakby co, no sam twór. Dowcie... Ja uważam też, że, że właśnie sam twór można by nazwać czymś e, ikonicznym. I, e, a album bym e, o, pozwoliłbym sobie na to, żeby go wsadzić do kategorii klasyki. Ja nie. Dziwne? Nie. A, a Ja nie zgodzę tak. się z tobą. Okej, okay, no, no, no to wybacz. Nie, słuchaj, ja to rozumiem, ale jednak widzisz. E, czy to przetrwało próbę czasu? Myślę, że tak. Zdecydowanie nie. <laughs> Jak to nie? No cóż. Zdecydowanie nie. Ale w ogóle... Czy bo na jego bo już... miejsce się pojawiła cała masa innych ch chujowych numerów. Mam nadzieję, rozmawiamy o pierwszej płycie, bo o tej drugiej, Ciężki Gnój, to już w ogóle nie mówmy, bo to jest też symbol upadku. Tak, tak, Ja mówię tylko o pierwszym gangu. Według mnie nie przetrwało, słuchaj, świetny dowcip muzyczny, pośmialiśmy się, drugi raz dowcipy już śmieszą mniej. No tak, absolutnie. Aczkolwiek podobała mi się ta płyta na swój sposób, tylko że ja lubię głupią muzykę, a to jest głupia muzyka. No tak. No. Dobra, słuchaj, to przejdźmy w takim razie już do rapowych rzeczy i oh, z, ja z 2017 mam w, wspomnianego wcześniej tak Hemingwaya Szprycer, uh -huh. e, ale mam też e, jeszcze kolejne trzy albumy. Mam Kazabałagane narkopop i z tej całej dyskografii Kaska no było dużo klasyków, było też dużo nielegali i, i chociażby tak można by jeszcze wcześniej zahaczyć o album Radio Gruz, który też był... No Radio e, Gruz był mega. mocny bardzo mi się podobał, i ja ja najwięcej słuchałem. Jednak z tej dyskografii Kaska myślę, że narkopop jako też e, późniejsza nazwa całego movementu, nie wiem, e, marki odzieżowej, jakby to dobrze zażarło i to tak najlepiej definiowało, mam wrażenie, twórczość Kaza i, i dużo, dużo zajebistych singli. I uważam, że to jest klasyk. Zgoda. Narkopop. Oczywiście. Yy, jak mamy teraz. Mamy teraz BDS-a. Debiut. Aby śmierć miała znaczenie. Mm. 2017 rok. Uważam, że absolutny klasyk. Być może. Być może. <grym> nie nie, a kołeś jakiś single na przykład? Pamiętam, no. Piąta pięć, skubi. Mm. Stary. Ja uważam, że to był game changer też dla to polskiej prawda. sceny w pewien to sposób. Prawda. I przede wszystkim też no, Borys wszedł na scenę w taki bardzo ciekawy sposób, żeby nie ubierać tego inaczej w słowa, ale te wszystkie rzeczy, te wszystkie single, takie wiesz, w klimacie nar narkotyczno-kodeinowym, to, to na pewno nie było do końca chyba z, zgodne z rzeczywistością, chociaż. Nie wiem, aczkolwiek dał się poznać na pewno jako artysta, który e... zaczął świetnie rokować, jeżeli chodzi o tą taką nowoczesną muzykę rapową. I w zestawieniu z Kubim, z którym zrobił ten album, no to dla mnie absolutny klasyk. I, to... i szczerze tak jeszcze powiem trochę do przodu: każdy album, e, praktycznie praktycznie każdy album, album BDS-a wsadziłbym na listę klasyków, praktycznie, bo ostatni nie do końca. BDS stworzy pewnego rodzaju kulturowy fenomen, ja odnoszę wrażenie takie, a mogę też podać przykład, na, na, na który, wiesz, nawet kurde, może, może bym nie przesadził, ale nawet jakoś, nawet jakoś tak stylistycznie ci jego fani się z nim identyfikują, jakoś tak, wiesz, jechałem kiedyś pociągiem z Brzegu do Szczecina, później się miałem tam przesiadać do, do, do Berlina na autobus i wiesz co, i właśnie im bliżej Szczecina, tym więcej do, dosiadało się młodych ludzi. Mhm. Wiesz, wyglądali na hip hopowców, ale jakiś taki specyficzny klucz ich łączył, nie? Już pomijam fakt, że byli wszyscy podekscytowani podjarani, nie? W końcu z ciekawości, jak to, bo kiedy już wysiadaliśmy, zapytałem się jednego z tych, 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 tych koleżków tam, wiesz, co się w ogóle dzieje. Okazuje się, że jest koncert BDS-a. I to też dało mi do zrozumienia, że nawet nie chodzi o to, jak oni byli ubrani, jak wyglądali, ale cała ta atmosfera, całe to podekscytowanie i pewnego rodzaju no widać, że to jest z jednego, jednego, jednego klucza społeczność, to na pewno zwraca moją uwagę. I jeżeli chodzi o bds a to jeszcze muszę powiedzieć, że też był kolejnym, który, który zmienił grę na kolejne lata. Ostatnia pozycja z 2017 roku to Biała Zlanek Polon. I tak jak szukałem w dyskografii Białasa, który ma jednak kultowe pozycje i e, jak szukałem takiego naj, najmocniejszego klasyka, to jednak ten polon mi się gdzieś nasunął stary, bo e, też mam wrażenie, że tutaj ten movement jest ważny i ta identyfikacja, wiesz, fani potrzebują się identyfikować ze swoimi idealami i myślę, że właśnie mm, na kanwie BDS-a twórczości, e, Japsona i, ale też Biała Sajlanka jako Polon to, to można było zaobserwować, bo jakby no, Polon był dobrze hypowany przez ludzi. Później, później te ich kolejne pozycje, dobra, były super. Wiadomo, że też mixtape'y były in high sweet rust, niesamowicie impaktowe, ale, ale, ale jednak ten Polon mi się tak najbardziej wbił w głowę i też cała masa zajebistych singli. Nie, ogólnie Biała jest postacią ikoniczną, powiedzmy sobie to szczerze, mówię to z pełnym przekonaniem i też również pod tym względem i dlaczego argumentuję, że jest, jedne, jest pewnego rodzaju łącznikiem z jednak poprzednim pokoleniem. I decyzja o to, żeby zmienić nieco profil swojej działalności, czyli z, z SB stworzenie SB Mafii nie jako zespół, tylko jako label, Solar troszeczkę w innej roli, Białas bardziej na froncie no niesamowicie zaskakujący progres pojawia się w, w, jego, w jego rapie w pewnym momencie i ten poziom jest otrzymany do dzisiaj. No i właśnie, jest jeszcze reprezentant, jeszcze pochodzi z tamtych czasów i jako twarz i taki, prawda, boss swojego, swojego labelu, no utrzymuje tą pozycję i no, dobrze to wygląda. Ja przypuszczam, że oczywiście zapraszamy do komentowania i wrzucania swoich typów i myślę, że też jeżeli chodzi o repertuar Białasa, to zna, znajdzie się dużo osób, które stwierdzi, że to inne krążki zasługują na miano tego klasycznego, oczywiście z serii Hate Me. Mhm. Aczkolwiek, no, mnie, się, mnie osobiście się wydaje, że w ogóle ten projekt po prostu jako Polon był mhm. czymś, czymś też rewolucyjnym, jeżeli chodzi o pracę z jednym producentem, rapera z jednym producentem. Bo w ogóle to też takie, kurczę, tak teraz mnie naszła refleksja, obserwując to gdzieś tam... Przepraszam, rewolucyjne dla Białasa, może tak. Yy, obserwując to jednak mimo wszystko w czasie rzeczywistym, no, z nie, może nie z bliska, ale gdzieś tam z, 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 z nie bardzo odległego dystansu, połączenie sił Białasa i Lanka, to w ogóle chyba było dla nich obu Jakiś, changer, taki, jakiś taki moment zapalny, w którym, w którym właśnie nie tylko już chodzi o działania muzyczne, ale ogólnie, dla jednego i dla drugiego był to moment, w którym ta iskra zapalna. E, dobrze, mamy rok 2018 i mam tutaj cztery pozycje. I zobaczymy, jak ty. No. Bo ja uważam, że tutaj właśnie mieścimy się już w tej magicznej e, liczbie pięciu lat, gdzie możemy faktycznie. Mm, Zastanawiać się, czy coś już może być uznawane za klasyczne, czy nie, bo spełniło mm, przeszło próbę czasu. I ja uważam, że Kwiat Polskiej Młodzieży z Kubim Producentem absolutnie tak. Szpaku Atypowy absolutnie tak. Eee, Żabson Toziomal absolutnie tak. I Guzior Evil Things absolutnie tak. Gdzie na przykład o jego wcześniejszym albumie nie do końca można by powiedzieć, że jest klasykiem, i następnym również. Mimo tego, to tak pozwolę sobie przeskoczyć dwa lata później, mimo tego, że na Pleśni znajdują się chyba dwa najbardziej hitowe jego single, czyli Fala z Oscarem, która kilka dni temu wybiła 100 baniek na YouTubie, no i Blueberry, które się nieuchronnie zbliża do tych 100 baniek, a, a również Guzior ma na tym albumie single, które też bardzo wysoko idą, ale nie wiem, czy pleśni jest yy, klasykiem czy ma po prostu cztery dobre single. Wiesz, no to i właśnie, to jest, ten, to, jest, to, to jest ten dysonans, który pojawia się im bliżej dnia dzisiejszego. E, czyli postrzeganie przez single, gdyż no tak, to, to, tak teraz funkcjonuje rynek, nie? Mhm. Wróc, wróćmy może, wróćmy może jeszcze do, e, do chociażby Japsona, bo wybrałem, bo wybrałem akurat może nie pierwszą płytę, bo wcześniej hmm. było, nie kumam. ale wybrałem to Ziomal e, i zastanawiałem się, czy może Inter, zio, inter na Ziomale, wiesz, tro, trochę się wahałem, czy to, czy to, ale jednak wydaje mi się, że, na, że to Ziomal był trochę bardziej przełomowy dla niego, to też był taki okres, y, to, oba albumy są oczywiście dobre, ale nie wiem, jakoś tak to Ziomal mi się bardziej kojarzy z tym albumem, który był który się, nie wiem, no, no lepiej przeszedł tą próbę czasu. Tak, takie mam wrażenie. Nie, nie, nie wiem, jak jest. Ja też, ja, ja też bym typował Toziomal. Toziomal też mi się podoba, podobało bardzo, bo to tam był jeden po drugim, prawda? Ale z tak. tego, co pamiętam. Ale też bym wybierał, wybrał jednak mimo wszystko Toziomal Wiesz co, to taka różnica, był dla niego przełomowy, również można było to zobaczyć wizualnie, okiem, okiem widza, słuchacza, odbiorcy, mhm. że no, gdzieś tam ten poziom profesjonalizmu został podniesiony już na wyższy poziom, i na którym, na którym utrzymuje się do dziś. Okay. Ja jeszcze super szybciutko przejdę, bo fajnie by było, jakbyśmy się w godzinę zmieścili. Słuchaj, mamy rok 2020. I mam trzy typy, mm, gdzie już wykluczyłem tą pleśń, ale mimo wszystko wpisałem ją, ale chwilę maglując temat w głowie, pomyślałem sobie, że pleśń może nie jest klasykiem, a może jest. Zapraszam do komentowania. na Fide Romantic Psycho, czyli tak naprawdę ostatnie podrygi, mm -hmm. teoretycznie, Wyk zapowiedzi, no i Mata 100 dni do matury. Czy Mata 100 dni do matury jest dla ciebie klasycznym albumem? Kurczę, to jest, ten, to jest ten, case, kiedy y, y, nie trafia to w mój gust, ale chyba, chyba, tak. chyba Myślisz, należy, tak. Chyba należy, to przyznać. Wiesz, no jego pierwszy, zej, inaczej. Pa, to inteligencja, inteligencja jest klasycznym tak. singlem. Tak. To co bym mówił. Była nie też mówić. biblioteka trap, ale, ale trzeba to oddać. Macie, że ten pierwszy album, to było, to był ten taki coming out no e, rapowo-artystyczny I, i uważam, że ta płyta jako jedyna zasługuje na miano klasyka, jeżeli chodzi o jego dyskografię póki co. E, Teraz rozwija się w trochę innych kierunkach. No i, właśnie, i... teraz idzie w zupełnie innym tak. kierunku, w których też się fajnie odnajduje, a tam mieliśmy taki kulturowy szok. Tak, nie? tak, tak. No ale jednak nie ma co gadać. No, zapisało się to na kartach historii pod wieloma względami i nie wiem, czy był taki inny projekt, który dotarł aż tak szeroko i tak polaryzował na, na inne społeczności. I długo, długo się coś takiego nie wydarzy z, z tego względu, że no, on już przetarł szlak. Każdy, mm -hmm. kto, każdy, kto będzie za nim, już tego szoku kulturowego aż tak nie wydarzy. Wywoła. Też mi się tak wydaje. Ostatnia pozycja na liście, jaką mam, nad którą można by się moim zdaniem pochylić, to jest 2021. Ojo. Czy Ojo jest klasycznym albumem dla ciebie? Ojo, ojo. No, dla, mnie, dla mnie prywatnie nie. Ciężko okay. mi jest. <noise> dla mnie prywatnie, no wiesz, właśnie jest za wcześnie, żeby, żeby, że, 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 no. żeby coś takiego powiedzieć. Natomiast, no nie wiem, nie wiem, ciężko mi, ciężko mi jest zabrać jednoznacznie. Głos Myślę, że w faktycznie powinniśmy ojo. sobie dać trochę czasu. Mm żeby zobaczyć co się wydarzy dalej, bo teraz już może tak płynnie przechodząc do tego wątku, czy kolejne lata w rapie, kolejne pięć lat, tudzież nie wiem, żeby się domknąć do 2030 roku, czy my jesteśmy jeszcze w stanie w jakikolwiek sposób doświadczyć klasycznej pozycji na rynku zagranicznym czy na rynku polskim rapowej? Mam jeden album, tylko on już się ukazał. Ukazał się. Teraz, teraz w lutym. Tak, w lutym albo w lutym. teraz w tym roku mam jeden album ze sceny światowej. Nieco zaskakujący, ale tak mi się bardzo podoba. Zaskoczył również mnie i myślę, że może być klasykiem i jest to najnowsza płyta Diego Rascala. Oh. Dizzy Rusko. Wyszedł z nową płytą. Brytyjski klasyk absolutny, oldschoolowiec. Brzmi świetnie, świeżo. Jest bardzo duży przegląd muzyczny. Mhm. Odświeża takie gatunki, w ogóle różnorodna jest płyta. Odświeża takie gatunki jak two-step, grime. Nie brakuje oczywiście kawałka drillowego, gdzie tutaj pełny pełny street credit jako Brytyjczyk ma I ten numer mhm. jest też te, jest bardzo fajny. No i właśnie po raz kolejny, no gość, po którym już bym się nie spodziewał takiego, tak dobrego albumu, i zaryzykowałbym, że kto wie, czy to nie jest najlepszy album w jego dotychczasowej życiu. No ale właśnie, i widzisz, i tutaj się zacznie pojawiać ten taki dylemat, czy Dizzy Rascal nie jest już dinozaurem, bo jest. Jest, zdecydowanie. E, I wiesz, jest. tak jak ja doskonale pamiętam e, the Boy in the Corner, tak e, nawet nie wiedziałem, że wydał płytę, super. Ta płyta może być genialna, może być też najlepszą płytą 2024, ale może to już nie jest jego czas. Zdecydowanie to Bez już nie jest tak, jego czas, to też musi ma daleko jednak działać, nie daleko za sobą, ale jest świetnym przykładem na to, że, może, że, że można z takim dorobkiem i, i, i w takim wieku i, i wydać nowy album, który no, dla takiego, no, dla takiej osoby, jak ja, która no, jednak parę tych płyt rapowych w życiu przesłuchała, z, zawaha się, pomyśli o tym, że to, mm -hmm. może być, że to może być album klasyczny, który świetnie się może obronić. Jest również ta myśl i ta płyta jest również takim dla mnie. ne promieniem słońca, że takie rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Jasne, że podaję ten przykład troszeczkę na wyrost, ale mm -hmm. myślę, że chciałbym, chciałbym się bardzo podzielić z wami właśnie taką refleksją, taką obserwacją, podzielić i polecić ten album, bo jest naprawdę interesujący. Przy tym Dizzy jest świetnym raperem. Każdy utwór jest konceptualny. Właśnie, mm -hmm. płyta, która jest mimo iż bardzo różnorodna, utrzymuje pewnego rodzaju koncept. Każdy utwór to jest koncept, jest jakaś historia. No, rapuje zupełnie inaczej, nieporównywalnie do, 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 do nikogo? Tak. O. Zostałem, <gry> zacząłem się zastanawiać, czy... Don't właśnie... take it personal tytuł płyt. Zacząłem się zastanawiać, czy my nie jesteśmy jednak trochę jednak tymi rapowymi romantykami, którzy jednak biorą wiesz, za najwyższe dobro projektu, tą warstwę muzyczną, a wydaje mi się, że jesteśmy, żyjemy w czasach, w których wszystko poza muzyką Sprawia, że, że nie wiem, ludzie wariują na punkcie czegoś, zjawiska tak naprawdę. Zgadza się, zgadza. Ksywy, wiesz, Travis, jak myślę o Travisie i Utopii, gdzieś się nie pojawił na mojej liście. Myślę o Utopii, myślę o najbardziej hype'owanym i zapowiadanym projekcie od lat, i jedyne co widzę, to wszędzie merch, brązowe buty, wiesz o co chodzi. A, i znam i kojarzę tylko jeden numer, tak naprawdę taki, który mam wryty w głowę z Item, który no, oczywiście no, jest bangerem, ale tak naprawdę czy ktoś będzie pamiętał o Utopii za dwa, trzy lata? Nie wiem. Vultures, kolejny projekt właśnie mm -hmm. Kanye no, Westa. No właśnie, ciekawe. Też bardzo ciekawe. Spadał z rowerka 10 razy, pojawił się w końcu ten pierwszy wolumin i czy to też będzie klasyczny album? Nie wiem, jest świetny muzycznie. To jest chyba jeden z lepszych albumów w ogóle, uważam no, Kanye ale, Westa. No właśnie, ale to, <laughs> zobacz, ale to Pojawiają się te same argumenty co przy Dizim Rascalu no też dinozaur jakby nie było Kali West. No prawda? z jednej strony tak, ale ten no wiadomo, dinozaur inna który ma inna mo pozycja. Mocniejszą siłę przebicia. Zupełnie I inna pozycja. Też dorobek ma ale... dużo bardziej rozpoznawalny, wiesz, na jakby na, na tym poletku ogólno -światowym. Czyli jednak wierzysz w to, że doświadczony wykonawca może jeszcze w w tak, wydać absolutnie. album w tym roku na przykład, tak, który stanie wiesz, się do, klasykiem? no ale wiesz, no jednak muzyka, muzyka yy, skupia ludzi. I wiesz o co chodzi. Jak, e, myślę, że jeżeli ktoś jest w stanie nagrać jakiś numer, który porwie serca e, milionów ludzi na świecie, no to on nawet nie musi mieć pseudonimu. To po prostu pójdzie wiralem. I tak się bardzo często dzieje. I też bardzo często te gwiazdy w żaden sposób tego nie dźwigają, bo oni nie mają nic więcej do zaoferowania. To jest trochę, trochę chyba łódź szczęścia i też... Różne rzeczy się mogą składać na takiego hita. Aczkolwiek, no, nie wiem, czy Dizzy Rascal ma szansę zostać klasykiem. Nie wiem, czy. Czy już Kanye jest West... klasykiem. Znaczy, mówimy, aha, bo to oczywiście o płycie, hmm. bo jako postać na Tak, pewno, no, tak, i tak, też ikoniczna no jest, jest, jest ikoną, absolutnie, hmm. ale też, mimo wszystko, ta scena brytyjska jest. Wiesz, no zawsze stany będą nam się wyświetlać Jasne. w pierwszej kolejności. Prawda? No ale widzisz, ale drill, muzyka, wiesz, jednak influenc brytyjski pojawił się w Stanach, to też, mhm. jest, to też jest pewnego rodzaju znak czasów, nie? Na pewno. No tak, na pewno. Zastanawiam się tylko i wyłącznie jeszcze nad dwiema rzeczami. Kto z Polski do pięciu lat, Czy, bo ja mam jakąś ta, ja mam mhm. taką teorię, i zastanawiam się, czy ty jesteś w stanie wysnuć jakąś rozkminę na temat tego to ewentualnie w Polsce do pięciu lat może wypuścić klasyczny album? I czy. już pomijajmy. Pomij, pomijmy tą całą dyskusję na temat tego, czy coś jeszcze może być klasyczne, ale zakładamy, że może. Wydaje mi się, że Malik. Malik? Mhm. Okej. Okay. Ja jestem, jestem wiesz, nieco zabrzmi troszeczkę tak typu już totalnie boomersko, ale troszeczkę, troszeczkę, jest, troszeczkę dla mnie tam jest za dużo agresji jednak, wiesz, i, 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 takiego, i, 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 i tej wulgarności. Myślę, że jakby Malik zdecydował się ze swoim potencjałem, ze swoimi możliwościami, ze swoją wiedzą na temat funkcjonowania rynku, gdyby zdecydował się na album, być może tak, już z własnej perspektywy oceniam, być może, 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 być może nieco bardziej muzyczny, a na pewno nie to, że komercyjnie ugrzeczniony po to, żeby takowym był, ale jednak być nieco łatwiej przyswajalny dla statystycznego jednak mimo wszystko słuchacza. Okay. To myślę, że on by się, że on spokojnie może przed sobą jeszcze mieć taką płytę, o której będziemy mogli mówić w ten sam sposób, i która ma szansę zrobić też duży sukces. Jak wiadomo, ma też ambicje nie tylko na rynku polskim. W nim widział taki potencjał. To ciekawe. Hmm. Bo to chyba ostatnia osoba, którą się spodziewałem, że wymienisz. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja jedyne... Ale chciałem też właśnie podkreślić, że ja to widzę, że, 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 że Malik jest postacią, no ma ten poziom, ma, ma ten potencjał um, ogromny, aczkolwiek, no właśnie, kwestie wizerunkowe dla niektórych, tudzież dla mnie, no momentami mnie to po prostu jest to dla mnie za dużo. Ja się zastanawiam tylko i wyłącznie, czy w, na przykład na przykładzie Malika, czy też kilku innych artystów, Którzy atakują singlami, praktycznie, nie wiem, co tydzień mam wrażenie, czy nie przydałaby się jakaś taka roczna przerwa od muzyki, nie wiem, żeby nabrać w ogóle dystansu do tego wszystkiego. Bo e, o, ostatnie czasy dla mnie w muzyce, to jest właśnie robienie, to jest e, atakowanie singlami. Ja wiem, że jest popyt, jest podaż, ale mimo wszystko, m, żeby stworzyć jakiś ponadczasowy projekt, wydaje mi się, że jest potrzebne trochę więcej czasu niż, niż taka gonitwa singlowa. Weź. I później złożenie tego w album. Nie? Weź, to... pod uwagę, weź pod uwagę, że algorytmy nie lubią, nie lubią przerw, nie lubią przystojów, i to tak z tego też to... wynika: no, takie realia stworzyła nam. Tak i nie. Bo, wiesz, bo, bo, mamy, bo, mamy też, bo mamy też, wiesz, Travisa, który jednak wraca po przerwie, mamy Kendricka, który wracał po przerwach. Mamy... Mówimy o wielkich, mówimy o wielkich ze, ze Stanów. Nie? Tak, tak, oczywiście. Natomiast A no Jakoś wiesz, to... tak miałem wrażenie, że rozmawiamy o Polakach. Tak? No jasne, tyle że algorytmy algorytm, z tego co wiem, no chyba funkcjonują dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o rynek polski i amerykański. Chodzi o przestój, jasne. Ja, ja też się zastanawiam, czy jeżeli ktoś teraz sobie nie robi przerwy, to czy nie jest w stanie się zapaść. Hmm. Czekam, nie ukrywam, a miałem e, też dzisiaj rozkminę, czy czekam jeszcze na coś. Jestem bardzo ciekawy płyty BDS-a solowej, kolejnej, która jest zapowiedziana być może na ten rok, być może na następny. Nie wiemy tego. I, to, I to jego typujesz jako autora ewentualnego kolejnego rapowego klasyku? Szczerze? Z, z dekady wydaje lat mi się, 20. To, wydaje mi się, że to może być ciekawe, bo tutaj jest jakaś taka przerwa. E, wydaje mi się, że wiesz, on też. E, zaczyna dojrzewać, znaczy trochę dojrzewał na oczach nasz, nas wszystkich. Tak. Mam wrażenie, że on przeszedł jakąś transformację jako mężczyzna i to, co ma w głowie, a on jako ten jeden z y, nielicznych ma do powiedzenia bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak uważam, jak, jak opowiada historię. Czy... Niektórzy uważają, że populizmy, ale ja i tak uważam, że to jest gość, który bardzo ciekawo formułuje swoje postulaty, tudzież opowiada historię. No to jestem ciekawy, co ma do powiedzenia, szczerze. Jakby w względem tych obserwacji. A wiesz, co, ja sobie tego, pomyślałem, że chyba powinniśmy sobie, że najfajniej by było, i chyba tego wszyscy powinniśmy sobie życzyć, i my tutaj, i wy, nasi drodzy słuchacze słuchaczy i widzowie, abyśmy mieli jakiegoś nowego artystę, który, to jest to. który wiedzie z klasykiem. To jest to. To, mhm. jest te, to jest ostatnia rzecz, jaką chciałem na sam koniec powiedzieć. Wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że w, w ciągu tych pięciu lat pojawi się jakiś nowy gatek, i on wyjdzie spod kamienia i może pozamiatać. I to by było chyba najciekawsze. Tak, to by no. było najciekawsze. Ciekawsze, dokładnie. Słuchaj, no to mamy to. Tym optymistycznym akcentem yy, kończymy ten yy, odcinek. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy do dyskusji i pamiętajcie, że. To są nasze subiektywne opinie i my się gadamy. Możecie mieć swoje zdanie. Zachowuj... A wręcz powinniście i Absolutnie. jesteśmy jego bardzo ciekawi i zachęcamy właśnie do, do zabawy, bo to przecież na tym to polega. Oczywiście, zapraszam, po zapraszam jeszcze bardzo serdecznie. Wbijajcie na dailygrind.pl, sprawdzajcie akcję tego zdjęcia 200 raperów, jeżeli nie wiecie, o czym mówię. Dailygrind.pl, sprawdzajcie sobie. Na samym dole będą... Będą filmy, e, które zahaczają o tą tematykę. No, i czekajcie na to i czekajcie na następny film. Myślę, że za tydzień jeszcze następny film. Lecimy z tym. Trzymajcie się, pozdro. Elo. Tak jest. Tak jest. Dlatego zdecydowałem się też na swojej liście umieścić y, płytę Starboy. To to jest? O Jezu, jak on się nazywa ten, 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 ten wokalizm? The Weekend. Ah, right. Mm. Widzisz, bo wjechałeś tytułu. Wytniesz mi to, prawda? Nope.